Cześć, ja jestem Sarcz. W dzisiejszym materiale wideo chciałbym zaprezentować Wam kolejną ciekawą premierę października, czyli Train 4 The Nightmare Prince. Gra ukazała się na PC-tach PlayStation 4, Xbox One oraz na Switchu i jest to najnowsza odsłona znanej serii gier platformowych z elementami logicznymi. Gier, które stawiają też duży nacisk na kooperację, bo całość można przechodzić wraz z innymi graczami, czy to za pośrednictwem sieci, czy to przed jednym ekranem. Oczywiście równie dobrze można grać w pojedynkę i wcielamy się tutaj w trójkę znanych już bohaterów, mianowicie w maga Amadeusa, rycerza Pontiusa i złodziejkę o imieniu Zoja. Każda z tych postaci dysponuje innymi umiejętnościami, które trzeba będzie wykorzystywać, aby przechodzić kolejne etapy pełne różnorodnych zagadek. Zobaczymy sobie, jak wygląda ten tytuł od samego początku, więc zaczynamy nową grę. Wybieramy poziom normalny. Jest opcja, żeby pojawiały się podpowiedzi do zagadek, jeśli gdzieś się zatniemy, to po kilku minutach mogą się takie podpowiedzi pojawiać, ewentualnie możemy ustawić, żeby nigdy się takie podpowiedzi nie pojawiały. I mamy też tryb postaci, klasyczny lub swobodny. Odnosi się to przede wszystkim do trybu kooperacji, kiedy to tryb klasyczny działa podobnie jak w poprzednich częściach, kiedy każdy gracz po prostu wciela się w inną postać. Z kolei w trybie swobodnym nawet czterech graczy może zagrać i wtedy każdy może przełączać się na dowolną postać właściwie. Rozpocznijmy w takim razie. Gra ukazała się w naszym kraju w polskiej kinowej wersji językowej, zarówno w edycji cyfrowej, jak i pudełkowej. Rozpoczynamy pierwszy etap o nazwie Zimowy Poranek. Once upon a time, Amadeus the wizard was waking up in a cottage high up in the mountains. He was far, far away from home, attending a wizarding conference with his fellow wizards. And that morning, he decided a trip to the mailbox was in order, even if this box was located at a very inconvenient distance. Time to find that mailbox. Seria Train naprawdę też prezentuje takie bardzo urokliwe lokacje. Zresztą, kurczę, już tutaj nawet to widać. Niesamowity, baśniowy klimat. Do tego właśnie wykorzystywanie umiejętności naszych bohaterów. Na pewno będziemy mieli okazję to sprawdzić. Początek to wiadomo, taki samouczek. A bit nippy in here. Całość ma nas na początku trochę zapoznać ze sterowaniem. I wiadomo, jako że jest to pierwszy etap, to time to throw some snowballs. To jeszcze nie wszystko od razu jest dostępne od początku. Amadeus potrafi unosić różne obiekty w powietrzu. Timba! I to będziemy wykorzystywać, żeby przechodzić dalej, tak jak tutaj jest to pokazane. Zresztą na pewno będziemy mieli okazję, żeby sobie to potestować. Kto grał zresztą w poprzedniej części Train, ten na pewno mniej więcej kojarzy, jak tutaj rozgrywka wygląda. A i dla nowych w temacie jest ten samouczek, żeby się zapoznać trochę ze sterowaniem i z tymi wszystkimi zasadami rządzącymi rozgrywką. Możemy wybierać przedmioty, które chcemy unieść. Tutaj zadziałamy w ten sposób, aby odblokować sobie drogę. Proszę bardzo, tutaj aby dostać się na górę, ustawiamy te kule śnieżne i w ten sposób powinniśmy móc tam wskoczyć. Jako że jest to początek, to mamy do dyspozycji tylko maga Amadeusa, przynajmniej na tym etapie. Ale to się oczywiście później zmieni i przenieść przedmiot do lepkiego śniegu.
To się później zmieni i będziemy mieli możliwość cały czas przełączania się pomiędzy Amadeusem, Pontiusem, a Zoją. Okej, czyli tutaj mamy taki rzeczywiście lepki śnieg, do którego możemy podczepić przedmioty. Walking all alone in the wild outdoors like this makes me miss my old adventures, but not so much all the near death experiences. Na swojej drodze tutaj też zdobywamy takie znajdźki, chociaż to jest też doświadczenie, które z czasem będziemy mogli, zdaje się, wykorzystywać do tego, aby rozwijać swoje umiejętności. Bo gra oczywiście na początku gry zapozna nas tutaj z takimi podstawami, ale też trzeba pamiętać o tym, że w tej serii kolejne umiejętności, coraz bardziej jakieś rozbudowane, uzyskujemy dopiero z czasem. I również będziemy mogli je tutaj rozwijać. O proszę, i tutaj też możemy sobie przywołać takie pudło, jak to jest tutaj nazwane przez grę. I to też będzie kluczowe, aby się w różne miejsca dostawać. Ewentualnie coś zniszczyć. Tutaj też, kurczę, mamy ukryte kolejne znajdźki w postaci doświadczenia. Okej, tu już widzę, że będziemy musieli to przemieścić i wtedy dostaniemy się na górę. Podświetl przywołany przedmiot i zniszcz go w ten sposób. Ah, my trustworthy box magic gets me up when feeling down. Dobra, znowu tego potrzebujemy i teraz wykorzystać prawa fizyki. Okej. Odpowiednie przeciążenie i wbijamy na górę dzięki temu od razu. Oh, poor goat. Unieś kłodę. Jesteś wolny. A, tak czy siak muszę to oczywiście przenieść dalej. I zebrać więcej tego doświadczenia. Bardzo fajny, przyjemny sposób gra nas tutaj uczy sterowania. I really should have sent this postcard earlier to Margaret and the children. And why isn't this nearest mailbox located any closer to civilization? Dla weteranów, dla osób, które już przechodziły poprzednie części, na pewno tutaj jest to wszystko znane. Ale warto też sobie sterowanie przypomnieć. Oh no. Last night's avalanche laid waste to the bridge. Now how am I going to get to the mailbox? A proszę. What an amazing goat! Thank you. For a moment there, I was sure he was going to ram me. No spokojnie. Uratowałeś najpierw koziołka, to teraz można było skorzystać z jego pomocy. Czekajcie, bo tutaj chyba mogę się też dostać. Dokładnie tak i proszę. Mamy więcej doświadczenia do zdobycia. Ale to nie wszystko. Te gałęzie trzeba zawsze niszczyć. I ruszajmy dalej. Dobra, znowu jest ten lepki śnieg. Trzeba to będzie wykorzystać. I ustawić tutaj. Wtedy doskoczymy chyba. To poprosimy jeszcze wyżej w takim razie. I tutaj na górę. Super. What's this? Letter for me? Dear Amadeus the Wizard, we require you for a mission of the utmost urgency. You must find the missing Prince Celius, a ward of the Astral Academy. He has vanished under mysterious and troublesome circumstances. Me? Too unpredictable to learn spellcraft? I am going to learn magic.
The second of our enchanted heroes was Pontius the Knight. Just before the quest was about to begin, Pontius was out and about with his duties. And to that end, he was headed towards the Cursed Manor. No proszę, w pierwszym etapie zapoznaliśmy się z Amadeuszem, teraz pora na Poncjusza. The derelict manor had once belonged to a recently departed knight. After his funeral, the knight had returned from the grave, undead and bitterly wrathful and troubling to his neighbors. But Pontius had come to take care of the matter, armed with a sword, a shield, and the hope that there would be pie after his task was over. No, Pontius lubi sobie dobrze zjeść, ale mimo wszystko jako rycerz spisuje się doskonale. Pontius potrafi niszczyć beczki i różne przeszkody. Zwróćcie od razu uwagę na to, skocz na dynię, żeby na niej jeździć, na to, jakie są różnice w sterowaniu poszczególnymi bohaterami, bo to będzie tutaj bardzo istotne w dalszej części gry, aby umiejętności każdego z bohaterów wykorzystywać. The shame about the house. This must have been a snug little place back in the day, with tended fields full of everything good you'd want to eat in a pie. Później, jak już właśnie będziemy sterować całą trójką, to na bieżąco będziemy się przełączać pomiędzy bohaterami w zależności od tego, jakiej umiejętności akurat potrzebujemy. Tutaj w ten sposób możemy się przebić. Też ważna umiejętność do wykorzystania. Nadepnij na huśtawkę, żeby wyrzucić blok w górę. Super. Dzięki temu również i my dostajemy się wyżej. It's a haunted old manor. But I cleverly chose to come here at noon. Cursed undead knights don't look so scary in the daylight. Seria Trine jest naprawdę niezwykle przyjemna. Lubiłem grać, szczególnie z jedynką spędziłem najwięcej czasu. Dwójka też była bardzo dobra, najgorzej oceniana przez graczy i recenzentów była trójka. Dlatego, że tam mocno eksperymentowano z konwencją. Spaczone pajęczyny blokują ci drogę, zniszcz je światłem, przebij sufit, żeby wpuścić światło. Proszę bardzo. A tak właśnie, kurczę, czułem, że wykorzystywać tarczę tutaj będziemy musieli przy tym świetle. Wolałem nic nie mówić, żeby nie psuć niespodzianki, ale właśnie nasz rycerz potrafi również się bronić, ale nie tylko wykorzystuje tarczę do obrony, bo jednocześnie też na przykład tutaj możemy ją wykorzystywać właśnie do odbijania światła. How a good knight can turn into such a miserable villain, that I'll never understand. There's little you understand, fellow knight. But I was once much like you. What a strange dead fellow. Wounded in combat, I became useless. I was discharged from service. I became an embarrassment to other knights. In the end, I was abandoned by my friends, by my servants, left alone to rot here in this backwater house. That's no excuse for your evil doing. A patrzcie teraz na to. Możemy też odbijać pociski. I dzięki temu zgarnąłem znowu to doświadczenie. Super. A, teraz tam mamy te gałęzie, więc już wiadomo, jak je zniszczymy. Troszeczkę wyżej. A teraz niżej. Ekstra. Przejście odblokowane. Here I am, you blighted ghoul! Then come, let us do battle. O kurde,
Serio, to już walka z bossem? Najgorsze jest to, że nie jestem w stanie mu nic zrobić. So, you can't stand light, sir. Let's find some more light then. Okej. A więc tak to działa. A, dobra, bo na górze jest jeszcze. Czekajcie, jakby on znowu we mnie wystrzelił. Spokojnie, spokojnie. Dobra. Mamy to. Teraz tutaj coś. A dobra, bo mamy, widzę, gałęzie. Jakby znowu do nas strzelał, można by to było wykorzystać. Proszę bardzo. Przeciwwaga. I tutaj do światła, szybko. No i o to chodziło. A letter addressed to Sir Pontius. Well, I'll be. That's me! Good Sir Pontius the Knight, hero of Trine. We have an unfortunate case of a missing prince, but we trust with your extraordinary skills, you'll find him swiftly. Within a dream, you summon your shadow. Recite this spell and watch it grow. Prince Celius has some talent for magic, but some time ago he was involved in an accident using his powers. So he is to be treated firmly, but gently. Our last hero was Zoya. Like Amadeus and Pontius, she was also enchanted with the mystical powers of Trine. Fate and fortune had brought her to a city overrun by merry revelry, but cheerful festivities were the last thing on Zoya's mind. As the quest was about to begin, Zoya had been up all night, doing things becoming to her secretive nature. Perhaps not all of those things she was up to were appropriate for a hero. No właśnie, najwyższa pora, żeby zagrać ostatnią z trójki bohaterów. While the whole city was busy celebrating, Zoya was sneaking about with mischievous intent. An entirely honest entrepreneur would perhaps have chosen a door for their exit. There were so many paintings up there, it'll take them weeks to even notice one of them is gone. Wait, what am I doing talking to myself? Kurde, ale naprawdę prawdziwa przyjemność jest podziwiać te lokacje. Zresztą w każdej części Trine zawsze mnie urzekały te miejscówki, które odwiedzaliśmy. Nie inaczej jest i tutaj. Zoya potrafi korzystać z łuku. Mamy też linę, którą się rozbujamy i przejdziemy na drugą stronę. Tutaj to wykorzystujmy od razu. Okej. Jest to oczywiście taka najbardziej zwinna postać z naszej całej trójki. Więc niewątpliwie niejednokrotnie trzeba to będzie wykorzystać. Super, mamy doświadczenie znowu. Wyceluj i wciśnij, by wystrzelić strzały. No właśnie, czyli korzystanie z łuku. Ekstra. Tutaj to samo. Tam, gdzie mamy linę, to można ją przerwać. I ta muzyczka. Quick, we're already late for the masquerade. Isn't it supposed to last all night? Unlike the merry revelers, Zoya wasn't interested in the festival of masks.
She had an engagement of another sort entirely. Ja, oczywiście, że Zoja przyszła tutaj w innych celach. Przyciągaj przedmioty za pomocą liny, proszę bardzo. Lubię, jak właśnie w tego typu grach, w zagadkach wykorzystywana jest też fizyka, kiedy trzeba wziąć pod uwagę parę różnych aspektów. Nie tylko gdzie na przykład skorzystać z jakiejś dźwigni, ale też i właśnie opanować te motywy wykorzystujące prawa fizyki. I właśnie w serii Trine jest to jak najbardziej widoczne. A, dobra, bo tutaj to trzeba akurat przywiązać linką. Mamy dwa haki i dzięki temu przejdziemy tutaj dalej. Podświetl cele dla liny. No to jest ważne, żeby właśnie móc sobie też zmieniać cele, bo nie zawsze nam idealnie musi gra nakierować na ten cel, który byśmy chcieli. Dobra. A teraz tutaj. Chociaż właściwie po prostu przeskoczę. Spoko. Kolejne baloniki. I proszę. Nie bez powodu tutaj je mamy. Gra też w taki bardzo naturalny sposób uczy nas wszystkiego. Bo baloniki mieliśmy wcześniej, gra już nam zasugerowała. Liny mogą też działać jako mosty. Gra już wcześniej nam zasugerowała, że można te balony rozbijać. A tutaj dostaliśmy dodatkową nagrodę. A proszę, tutaj tarczę. I kolejna nagroda za taką dodatkową aktywność. Te buteleczki z doświadczeniem, buteleczki, no nie wiem jak to nazwać, ale to doświadczenie, które tutaj pełni rolę znajdźki, to nie jest właśnie jedyny element kolekcjonerski, jaki w tej grze będziemy zbierać. Ale ponieważ jest to sam początek, to albo jeszcze nie było innych elementów kolekcjonerskich i będą one później, albo po prostu ich tutaj nie znalazłem. Kolejne balony na górze. Trzeba też je zestrzelić, żeby móc tutaj doskoczyć i dostać się wyżej. Proszę bardzo. Możemy oczywiście schodzić w ten sposób, wciskając kółko na padzie. Ja gram na PlayStation 4 Pro, ale rzeczywiście gra jest dostępna też na pecetach. Now to find the doorbell. Gra jest też dostępna na pecetach, Xbox One i na Switchu. Okej. Otwarte dzięki temu, że zabiliśmy w dzwon. A pleasure. In exchange for the stolen painting, Zoya received a purse full of gold. A więc jest zapłata w takim razie. Nie da się ukryć, po to tutaj Zoya też przyszła, żeby zabrać ten obraz i później dostać nagrodę. Unexpectedly, however, the thief found her conscience weighing upon her. It was just a painting. Maybe the masquerade can cheer me up. Dobra, w ten sposób przejdziemy. I teraz na dół. Tędy się tutaj dostanę. Bez problemu. Jeszcze raz utworzymy most. I kolejne doświadczenie. Dostałem trofeum, czyli chyba wszystkie już znajdźki zebrane. While she was on her way to the masquerade, Zoya happened upon a place that brought back memories. The town's orphanage. At least no one's around to see this new low.
Dear Zoya, prestigious hero, savior of the kingdom. We need you to bring Prince Celius back to the care of the Astral Academy. As long as he's out there alone, the prince is in certain danger. Those shadows. Oh, it was just a nightmare. Awaiting news of your success, Wilhelmina, Wizardess of the Astral Academy and representative of the Grand Council. The many letters sent by the Master Wizardess directed our three heroes to a rocky and wind-beaten heath. There they were to search for Celius, the mysteriously vanished prince. Podoba mi się to, że jednocześnie jest tutaj opowiadana jakaś historia, że to nie jest tylko sama rozgrywka polegająca na rozwiązywaniu zagadek i na tych elementach zręcznościowych, platformowych, dodatkowo właśnie jakąś fabułę też możemy poznać. I najwyraźniej jest to moment, kiedy już od kolejnego poziomu będziemy mieli możliwość przełączania się pomiędzy postaciami. Kiedy gramy w pojedynkę, to właśnie jest opcja, żeby się pomiędzy postaciami przełączać, a kiedy na przykład gramy we trójkę z innymi graczami, no to wtedy właśnie każdy z graczy obejmuje kontrolę nad innym bohaterem lub bohaterką. No chyba, że wybierzemy tryb gry swobodnej, wtedy każdy też na dowolnego bohatera lub bohaterkę może się w dowolnym momencie przełączać. Jeszcze tutaj chciałem zobaczyć menu mapy. Gra jest podzielona na 5 aktów najwyraźniej. Pierwszy akt już przeszliśmy. Był stosunkowo krótki, ale tutaj już widzę, że czekają nas chyba 4 poziomy. Patrząc na te X-y. I co ciekawe, możemy też sobie podglądać właśnie zdobyte te doświadczenie. O, nawet na punkty kontrolne jest wszystko podzielone. Jeśli coś pominiemy, a chcemy zebrać wszystko, no to wtedy nic nie stoi na przeszkodzie, żeby sobie jakiś punkt kontrolny wczytać i zaległości nadrobić. Ale też jednocześnie widać, że tutaj już od kolejnego poziomu dochodzi jeszcze parę innych elementów kolekcjonerskich. Otwórz menu kolekcji, mamy listy, skarby i drobiazgi. Więc jest tego tutaj trochę do zbierania, co stanowi oczywiście dodatkową motywację, żeby oprócz przejścia samej gry, zapoznania się z fabułą, żeby też zbierać te rzeczy i kończyć sobie grę na 100%, jeśli tylko mamy na to ochotę. W każdym razie w tym materiale to będzie wszystko. W komentarzach dajcie koniecznie znać, czy graliście w którąś część serii Train i napiszcie również, jakie są wasze pierwsze wrażenia po obejrzeniu tego materiału z czwartej części Traina. Zostawcie też kciuka w górę, jeśli gra wam się podoba i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć!